jesteśmy bezpieczni. Michał Cichy, MMA.pl, ale ze mną Valeriu Mirtak po fantastycznym nokaucie, prawdopodobnie nokaucie wieczoru. Prawdopodobnie po nokaucie wieczoru. Valeriu, jak się czujesz świeżo po walce? Jak ty sens po nokaucie serii? Jak ty sens do lupta? După lupta aceasta mă simt foarte bine. Eu am demonstrat, mi-am demonstrat în primul rând mie însuși că eu sunt un sportiv de valoare și sper că v-am bucurat cu această luptă și în continuare așteptați-mă cu alte surprize. Mówię, że dziękuję najpierw, potem mówi, że no tak się potoczyło, bardzo się cieszę, że tak się wydarzyło. I w następnych walkach czekajcie, że będą jeszcze więcej show i będzie ciekawiej. No trzeba przyznać, że show zrobił również na ważeniu. To będzie takiego znak rozpoznawczy w Polsce. Odzyskę ei făcut show de la cântar. Odzyskę asta de am și semnul tău de vizitna ta carteșca în Polonia. Da, acest show eu am vrut să-l fac prima dată, dar eu sunt eram un sportiv abia venit în această organizație și nu puteam să-mi permit așa lucruri deodată. În curând o să vă vedeți așa lucruri, stați cu ochii pe mine. On chciał to zrobić od razu, ale potem pomyślał o tym, że jednak jest nowym tutaj. Potem jak pokazał przez ostatnią walkę, to powiedział, że czemu nie zrobię to. No i teraz musicie czekać, bo będzie jeszcze ciekawiej. Czekamy na pewno. Ciekawi mnie to, co sądzi Valeriu o gwizdach ze strony polskich kibiców po nokaucie. Czy był zaskoczony taką reakcją? Și părerea de ce e că ei fluierau pe tine la sfârșit. Și dacă ești cumva o surpriză pentru tine asta a fost. Că m-a șuierat pe mine la sfârșit este un gest foarte urât din partea persoanelor. Cum am mai spus, asta este un sport, noi trebuie să respectăm sportul, să fim uniți, să demonstrăm că suntem inteligenți. No, și nu spodziewałem, ale to usłyszałem. No, myślę, że jednak ludzie, którzy dają sobie sprawę, że to jest sport, to nie musi tak wyglądać, ale w każdym razie, no, jest tak jak jest, nie? Zamienili tam parę słów z Borysem Mańkowskim po walce, oddali sobie szacunek. Co powiedzieli sobie z Borysem? Boris, ja z Borbitem tylko. Da, ja mam spus lui Boris, że to jest un sport, se întâmplă aceste lucruri în sport, că am tot respectul pentru el și în continuare vom rămâne prieteni, cred. Chiar cred că o să vin și în Polonia la el la sală și o să ne întâlnim împreună. Mówi, że porozmawiał z Borisem, powiedział mu dziękuję i też powiedział, że bardzo go szanuje jak zawodnika, jako człowieka i myślę, że kiedy on będzie w Polsce, to na pewno wpadnie tam do jego gyma, gdzie on tam trenuje. No i będzie wszystko fajnie, czyli z całym szacunkiem, z całego serca do niego, nie? W tym samym gymie trenuje również Roman Szymański, który właśnie wygrał i myślę, że Valeriu liczy na rewanż, czy się mylę? To też jest Alessandro Szymański, czy tak tu mai departe te gândești la rewanż Szymański? Atunci, dar la sală, la Boris, nu o să vin, cu sigur. Dar lupta între noi doi, da, noi trebuie să terminăm ceea ce am început, cum i-am mai spus și lui. Vedem cum o să meargă lupta aceasta și o să ieșim și o să demonstrăm cine e mai bun dintre noi doi. Mówię, że na pewno wtedy nie przyjdzie do hali, gdzie trenuje Boris, jak tam jest Szymański. Ale odnośnie tego, to on by chciał, no, żeby był rewanż z Szymańskim, bo pierwsza walka, którą mieli tam, on miał kontuzję i tak dalej, ale teraz on jest gotowy pokazać jego wartość. I na koniec, kiedy chciałby wrócić do klatki? Trzeba słyszeć, kiedy wreszcie ten torszyn na oktagonie. Dajcie mi luny de zile, sma restabilesc și eu sunt gata. Dajcie mi miesiąc, ja jestem gotowy. To czekamy z niecierpliwością po tych nokautach, dziękuję bardzo. Mulțumesc frumos! Da, mersi frumos! Vreau să mulțumesc sponsorului meu, MNL Auto, care este asta. Mulțumesc frumos echipei mele care m-au susținut și, în primul rând, vreau să mulțumesc frumos familiei mele, iubitei mele, Anastasia Nikita, care mă susține și mă iubește și mă așteaptă acasă cu victorie. Najpierw chcę podziękować wszystkich, którzy wspierali w niego, jego teamu, chcę podziękować sponsorowi, jego rodzinie, jego żona Anastasia Nikita, który tak jest
mistrzynią świata po wolnej barbie. I chcę podziękować wszystkim i mam nadzieję, że niedługo wraca. Safety PL. Jesteśmy bezpieczni.